Czekając na Balcerowicza, ów punkt przecięcia czasu i przestrzeni, czyli szef Sejmowej Komisji Bankowej, Artur Zawisza, się nudzi. Skubie paprotkę. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie. Siedzi Zawisza, siedzi i o czasie rozmyśla. Chce jakoś zabić czas. No tak, ale jak zabiję czas, mówi, to go nie będę miał. A jak nie będę miał czasu, to Balcerowicz mi umknie, bo kiedy się nim zajmę? Czy ja marnuję czas? Jeśli marnuję, to przestanę czas marnować i go zamarynuję. W słoikach ich stawię do piwnicy. Jak nie będę miał czasu, to pójdę do piwnicy, otworzę słoik i będę miał czas. A jakby tak zmusić Balcerowicza, żeby wolny czas można było oddać do banku na procent? Wkładam na konto okresowe pół godziny i po roku mam już 45 minut, raduje się Zawisza. Tylko zasmucił się po chwili pod wąsem czy czymś, co tam pod nosem ma. Będę musiał z tego oddać 20% podatku od zysku, czyli tak naprawdę zarobię 12 minut, bo 3 minuty zabierze mi Balcerowicz i znów się łotr obłowi. A może i dobrze, że się obłowi, bo będzie miał więcej czasu i stawi się przed komisją moją, bo dalej go nie ma. O wiem, dowiedział się Zawisza, jak szybko ściągnąć Balcerowicza. Dam takie ogłoszenie. Mam czas, dokupię rychło. Jak będę miał rychło, to Balcerowicz przyleci, bo będzie ciekaw, jak rychło wygląda. I ja mu wtedy pokażę, bo mu nie pokażę tego rychła. Jeszcze go nie ma. Ech, jakby powróciły stare dobre czasy sprzed lat, to Balcerowicza już by nie było. Byłby czasem przeszłym, niedokonanym, a tak to jest czasem teraźniejszym, niepokonanym. O, słychać tupot, może to Balcerowicz biegnie, nie skrywa nadziei Zawisza, ale nie. Zorientował się, że to czas ucieka i ma go coraz mniej. Wraca więc do skubania paprotki. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie.